No dokładnie, nie możemy być zadowoleni po tych dwóch meczach, bo oba te mecze były przegrane, nie o to w tym wszystkim chodziło. Przed wejściem w sezon po raz drugi po tym jak wróciliśmy do grania. Dzisiaj mamy trochę czasu w tym tygodniu, żeby się zastanowić, żeby to wszystko jakby poukładać od nowa i przed nami bardzo ważny mecz z Resowią, która jest tuż za nami. Na pewno będziemy gdzieś tam chcieli wyjść z tej gorszej sytuacji, w której się znaleźliśmy. Ja głęboko wierzę w to, że będzie to w najbliższy weekend. Na pewno Resowia to bardzo dobry zespół, bo podobnie jak my ma dość dużo punktów zdobytych głównie jesienią. Tutaj też początek mieli jakby, no nie mieli tego dobrego powrotu, podobnie jak i my. Gdzieś tam jeszcze tych meczów nie analizowaliśmy. Myślę, że to będzie w dalszej części tygodnia. No tak jak mówiłem na początku, my musimy po prostu skupić się przede wszystkim na sobie, bo to gdzieś tam tutaj musimy upatrywać tych porażek, po prostu wziąć to na siebie i zacząć od siebie, znaleźć jakby taką przyczynę, która gdzieś tam nie pozwala nam wygrywać meczów i zmienić to i jechać jakby z czystą głową na mecz do Rzeszowa i tam na pewno będziemy walczyli do końca o trzy punkty.